Dzień dobry, dzisiaj nauczę się tutaj jak zrobić ekspresowe, pyszne ciasto czekoladowe z kremem i truskawkami. No, coś cudnego, myślę, że nie muszę tutaj więcej zachęcać. A jeżeli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki i na tym kanale uczymy się jak jeść zdrowo, ale w taki prosty, luźny i niewydziwiany sposób, więc jeżeli Cię to tylko interesuje, możesz kliknąć w dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych kolejnych filmów. To co? Bez przedłużenia. Lecimy do naszego pieczenia. Włączyłam sobie piekarnik, żeby już nam się nagrzał, więc może nam tutaj trochę buczeć. I co? Zabieramy się za łączenie składników. Na początku połączymy sobie mokre składniki i tutaj leci nam mleko. Do tego dodajemy olej. I następnie bardzo ważny składnik, ocet. To wszystko mieszamy i odkładamy na chwilę na bok. Następnie łączymy sobie suche składniki. Tutaj wrzucamy do miski mąkę. Możesz tu użyć zwykłej białej mąki. Ja mam większość zwykłej białej i trochę pełnoziarnistej. Do tego dodajemy cukier. To ogólnie nie jest żadne super fit ciasto z mąki, z amarantusa, słodzone syropem z daktyli i z dodatkiem spiruliny. To jest takie zwykłe czekoladowe ciasto, bardzo smaczne i również takie zwykłe czekoladowe ciasto może być normalnym, okazjonalnym elementem diety, bo dlaczego by nie? Do tego dodajemy sobie kakao. Oczywiście wszystkie dokładne proporcje, jak i kaloryczność i makroskładniki zawsze są w opisie, także tam zawsze zaglądaj. I do tego dokładam sobie jeszcze sodę oczyszczoną i proszek do pieczenia. To wszystko mieszamy. Dolewamy do tego mokre składniki. Również mieszamy i to tyle. To ciasto jest super, naprawdę tutaj tylko i wyłącznie mieszamy kilka podstawowych składników, które najprawdopodobniej i tak już masz w domu. W opisie też napiszę Ci dokładnie, jakie są proporcje tego ciasta we szklankach, bo możesz spokojnie sobie to wszystko odmierzać szklanką i również wyjdzie Ci super, także nie musisz nawet wyciągać wagi, tylko sobie szklankę tego, pół szklanki tego, mieszasz. Mamy! A no i nie trzeba też nawet żadnego blendera ani miksera tutaj brudzić. To nasze ciasto przelewamy sobie do foremki. Możesz wziąć mniejszą, to wtedy ciasto będzie wyższe. U mnie będzie takie całkiem płaskie, ale spokojnie, no to jeszcze będzie krem, jeszcze będą truskawki, więc będzie super. Wkładamy to do piekarnika i już zaraz robimy sobie do tego pycha krem. Tutaj krem jest naprawdę banalnie prosty i wystarczą nam tutaj tylko trzy proste składniki. Zaczynamy od banana. Tutaj najlepiej, żeby był taki już mocno dojrzały w kropeczki, żeby był słodziutki. I tego banana dokładnie rozgniatamy. Do naszego bananowego blutka dodajemy masło orzechowe. Do tego dodajemy jeszcze szczyptę soli i znów to wszystko mieszamy. Jeśli chcesz, żeby ten krem był taki idealnie gładki, to możesz to po prostu blendować. Ja osobiście się nie chcę brudzić blendera, nie zależy mi, żeby to pięknie, idealnie wyglądało, a taka wersja kremu jest naprawdę ekspresowa, bo już mamy nasz gotowy krem, który jest naprawdę przepyszka. Tutaj, jeżeli bardziej lubisz czekoladowe smaki, możesz również do tego dodać kakao, wtedy będzie ciasto czekoladowe z czekoladowym kremem i z truskawkami, to również będzie ekstra, także tutaj jeszcze taka łyżka kakao też byłaby super. No i co? Umyj sobie jeszcze truskawki, poczekam aż ciasto mi się zrobi. I już zaraz będziemy to wszystko składać w całość. Nasze piękne, pachnące i upieczone ciasto wyciągamy z foremki. I mamy pięknego maluszka. Tak jak mówiłam, jeżeli wolisz, żeby ciasto było troszkę wyższe, możesz zrobić to w mniejszej foremce, albo na przykład dać więcej składników proporcjonalnie. I teraz smarujemy go naszym kremem. No i najważniejsze, na to wszystko układamy truskawki. Wygląda to troszkę jak taki fort ogromny. Ale będzie dobre.
Truskawki naprawdę są bardzo zdrowe i teraz, kiedy jest sezon, warto, naprawdę warto je jeść i z nich korzystać. Ja też przygotowałam taki mini e-book z zebranymi moimi przepisami, z wykorzystaniem truskawek, możesz go sobie pobrać, wszystkie informacje są poniżej. Serio, warto, warto jeść teraz truskawki. Ja sobie to jeszcze przystroję miętą, żeby wyglądało mi tak bardziej świeżo, kolorowo. Ogólnie to ciasto nie jest najpiękniejszym ciastem na świecie, ale naprawdę jest super, jest nieskomplikowane, bardzo proste do zrobienia, ze składników, które naprawdę są ekstra, ekstra podstawowe. Także bardzo, bardzo polecam Ci spróbować. Jeżeli Ci się podobało, to koniecznie daj łapkę w górę, napisz komentarz. To pomaga też tym filmom dotrzeć do większej ilości osób, pomaga zwiększać i rozszerzać, poszerzać naszą helikową rodzinkę. Więcej przepisów na proste desery znajdziesz tutaj. Odsyłam Cię też do tego mini darmowego e-booka. Tam znajdziesz jeszcze więcej pomysłów na wykorzystanie truskawek. Dziękuję Ci za dzisiejsze wspólne gotowanie. Buźki i do zobaczenia już wkrótce.